wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu po raz kolejny w Lubinie odbędzie się rajd rowerowy. Ulicami miasta na jednośladach przejadą mieszkańcy, którzy chcą wspólnie propagować proekologiczne postawy. Organizatorzy przygotowali dla uczestników masę atrakcji i nagród rzeczowych. Po raz kolejny Lubin przyłączył się do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W najbliższą sobotę, 21 września, na ulicach miasta odbędzie się zwykły, niezwykły przejazd rowerowy. Jak zwykle zaczynamy z placu sportowego za dworcem PKS. Tam o 13.30 oczekujemy na wszystkich chętnych i tam formuje się kolumna, która przejedzie później przez miasto. Przejazd będzie pilotowany i zabezpieczony przez policję. W rajdzie mogą więc uczestniczyć nawet dzieci na małych rowerkach. Organizatorzy czekają na wszystkich chętnych, którzy chcą wspólnie promować zdrowy tryb życia i dbałość o środowisko naturalne. Każdy, kto ma rower i chciałby się przejechać, chciałby pokazać, że jeździ rowerem, że propaguje ten sposób transportu, jest przez nas serdecznie zapraszany. Dla uczestników rajdu przewidziano mnóstwo atrakcji i nagród. 22 września w niedzielę natomiast, kiedy przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, bezpłatnie będzie można korzystać z wszystkich linii autobusowych na terenie miasta.